Cześć, witam. Gdzieś w najdalszych i najciemniejszych zakamarkach ludzkiego umysłu czai się dzika bestia. Prastara i pierwotna. Jest ona pamiątką po naszych dzikich przodkach, fragmentem ich drapieżnej natury. Choć tysiąclecia rozwoju nadały gatunkowi ludzkiemu pozory cywilizacji i kultury, pod warstwą ogłady w każdym z nas drzemie zwierzę, czekające tylko na sposobną chwilę, by siać trwogę, a nawet śmierć. Ten cytat pochodzi z książki, którą kupiłam przypadkiem. Szłam sobie, a tu na wystawie naszej międzyrzeckiej księgarni, zauważyłam patrzące na mnie oczy. Okładka jest taka, przyznajcie, że z lekka przerażająca. Tytuł Księga Wilkołaków została napisana przez Bena Kurana, doktora psychologii, historii i pedagogiki. Autor jest Irlandczykiem i jego pasją jest badanie legend ludowych, zwłaszcza tych mówiących o jakichś takich dziwnych, nadprzyrodzonych, tajemniczych zjawiskach. I tutaj właśnie bada on sprawę wilkołaków. Podtytuł tej książki jest następujący. Księga Wilkołaków. Przewodnik po zmiennokształtnych, likantropach i zwierzołakach. Zmiennokształtni, likantropy i zwierzołaki. Autor śledzi te zjawiska, badając dostępną literaturę, przekazy ustne i pisemne z całego świata, z Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej. To są przekazy, jak mówię, ustne, gdzieś tam zapisane, legendy ludowe, ale również Biblia, oficjalne źródła kościelne i inne, Gilgamesz, mity greckie, egipskie, wszystko to skrupulatnie bada i przedstawił tu w tej książce efekt swoich badań. A ten efekt jest bardzo interesujący. Autor pisze bardzo ciekawie. Właśnie przytaczając fragmenty legend, a nawet całe legendy, o tych podmiotach, o których jest mowa w podtytule. A więc pierwsza kategoria to są zmiennokształtni. Czyli mowa jest w tym rozdziale o ludziach psach, o ludziach lampartach, ludziach tygrysach, ludziach niedźwiedziach i tak dalej. Nawet, jak się okazuje, w kościele niektórzy święci mieli głowy psów. Taki był na przykład święty Krzysztof, o czym nie wiedziałam. I ten święty Krzysztof należał do właśnie tego gatunku psigłowych, którzy to ludzie mieszkali w Europie Środkowej, na jednej z wysp na Morzu Egejskim, ale również na Dalekim Wschodzie, w Chinach i w Japonii. Bardzo, bardzo ciekawe historie. Oni zmiennokształtni zmieniali się najczęściej poprzez nakładanie skóry danego niedźwiedzia, danego zwierzęcia i w ten sposób przejmowali też za pomocą szamana cechy tego zwierzęcia. Na przykład skandynawskie opowieści pełne są historii o ludziach niedźwiedziach, czyli takich, którzy zakładali skóry niedźwiedzia i przejmowali ich takie groźne cechy, nie tylko siłę fizyczną, ale taką agresję. Byli bardzo, bardzo niebezpieczni. Ludzie tygrysy i ludzie lamparty i ludzie lwy w Afryce zdarzali się jeszcze po II wojnie światowej do lat 60. Okazało się, że były to takie plemiona, takie sekty, które kult tych zwierząt wyznawały, żyły tak jak one, a więc żywiły się mięsem rozrywanych ludzi. Ci zwierzokształtni czy zmiennokształtni, upodobniający się do zwierząt, to byli również kanibale i właśnie przytacza autor wiele historii przede wszystkim z Francji, ale również ze Stanów Zjednoczonych, gdzie kanibalizm zdarzał się jeszcze w XIX wieku, na przykład podczas przemarszu osadników na zachód Stanów Zjednoczonych. A więc kanibalizm, ludzie, zwierzęta, to interesuje naszego autora. Przytacza bardzo ciekawe sprawozdania z procesów o właśnie procesów tych ludzi, zwierząt, których nazywano, i zaraz
muszę przeczytać, żeby się nie pomylić, których nazywano likantropami. To znaczy, likantropia to jest wilkołactwa, więc ludzi, którzy stawali się wilkołakami. W średniowieczu wierzono, że tymi wilkołakami stają się za sprawą szatana, z którym ci ludzie się bratają, komunikują i w ten sposób stają się wilkołakami. Dziś likantropia to jest pojęcie z psychiatrii, pojęcie choroby psychiatrycznej, polegającym na tym, że człowiek uważa, iż jest zwierzęciem. Jakimś zwierzęciem, ptakiem, nie wiem, ssakiem czy innym. Pamiętacie Whartona i jego ptaśka? Czy tam nie mieliśmy do czynienia z likantropią? A więc przytacza te legendy o likantropach. Szczególnie dużo jest takich legend o wilkołakach z Irlandii, ponieważ swego czasu w średniowieczu i wcześniej Irlandia roiła się od wilków. I najbardziej znana historia, zaraz wam powiem, to są wilkołaki z Ossory, zapisane przez niejakiego Geralda z Valley, takiego XI-wiecznego mnicha, który opowiada historię o tym, że pewien ksiądz podróżował po Irlandii i zatrzymał się w jakiejś tam gospodzie, a wieczorem w nocy został obudzony, kiedy wyszedł przed gospodę, zobaczył ogromnego wilka. Bardzo się przestraszył, ale ten wilk przemówił do niego ludzkim głosem. Ksiądz poszedł za nim i okazało się, że ten wilk doprowadził go do swego wilczej, umierającej żony. Otóż było to przeklęte plemię, w którym dwie osoby na 7 lat zostawały zamienione w wilki, a po 7 latach, jeżeli młodzi przejęli ich rolę, oni wracali do swoich ludzkich postaci. A więc historie z Irlandii o wilkach i wilkołakach są tutaj bardzo rozmnożone. Ostatni rozdział związany z kim, już wam mówię, z wieżołakami. To są inaczej szaleńcy. O czym tu jest mowa? Mowa jest na przykład o dzikich dzieciach, wychowanych przez zwierzęta w lesie czy w dżungli. Patrz, co tam było, Księga Dżungli, na przykład Mowgli, ale jest tu też historia chłopca z Auber, takiego francuskiego chłopca, który został znaleziony w lesie, był wychowany przez zwierzęta, przez wilki, nie mówił i na nim prowadzono badania już w XIX wieku, żeby zrozumieć, na czym polega to właśnie zwilczenie. Przemiana w inne zwierzęta, czyli takie mniemanie, czy też tajemniczość, to są też czarownice, które w wyniku czaru czy kontaktów z szatanem potrafiły zmienić się na przykład w kota. I te procesy oczary, w tych procesach oczary często zarzucano kobietom umiejętność przemieniania się w zwierzęta, które wyrządzały ludziom wiele szkód. Na końcu swojej książki autor omawia na przykład filmy poświęcone, to znaczy o tematyce wilkołaczej. Książki mówi o tych, które są najsławniejsze. Naprawdę książeczka niewielka, ale szalenie interesująca. Można się z niej naprawdę bardzo, bardzo dużo dowiedzieć. Nie spodziewałam się po takiej małej książce tylu wiadomości, tylu ciekawych, zaraz sprawdzę w swoich notatkach, i tylu ciekawych informacji, a przede wszystkim poznałam wiele legend, nie tylko z Europy, mówiące o wilkołakach i ludziach wilka. Przeczytałam wam początek tej książki, a jak autor tę książkę kończy, a jak autor tę książkę kończy, oto fragment. Już wam czytam. Wilk nadal pozostaje przerażającą i potężną istotą. Na myśl o niej ciarki chodzą po plecach każdemu człowiekowi. Strzeż się tego cienia. O tam, pod latarnią, w końcu zaułka. Dodatkową atrakcją tej książki są wspaniałe ilustracje Ayana Danielsa, również Irlandczyka. I teraz wam pokażę zaraz. O, najbardziej przerażającą ilustrację, która tak wygląda. Te ilustracje dodają dodatkowego smaczku w tej książce, więc
Jeżeli tak jak ja zauważycie ją gdzieś przypadkiem i zafascynują Was te oczy, kupcie. Warto tę książkę przeczytać, a można wiele dowiedzieć się o tajemniczych istotach, jakimi są wilkołaki. Dziękuję, do zobaczenia.